Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Opuszczamy nasze piękne mieszkanko, jeszcze ostatni rzut oka, przy okazji czy nic nie zostało i lecimy na miasto. Zapowiada się przepiękny dzień, spakowaliśmy rzeczy do samochodu i wyruszamy zwiedzać sobie miasto. Wyruszamy, słuchajcie, na misję, pokażemy wam wszystkie zakamarki, no nie wszystkie, ale trochę pokażemy Kazimierza. Zaczynamy tutaj w okolicy klasztoru. A czy Kazimierz nie ma nic przeciwko? No nie wiem właśnie, no Kaziu to jest taki dobry, w porządku gość, więc taki uroczy, pozwoli, żeby... Taki uroczy, powiedziała, naprawdę tak? Czarujący. No jest. To już nie mnie oceniać, no ale skoro Ada tak mówi, to może jest czarujący ten Kaziu. Zwiedzanie zaczynamy od klasztoru, bo właśnie tutaj obok zostawiliśmy samochód. Stąd już jest piękny widok na miasto, a będziemy się wspinać tam, wysoko, więc będziemy widzieć jeszcze więcej. Jakby spojrzeć tutaj sobie w lewo, to tam pięknie widać wodę. A to wszystko w promieniach słońca już w ogóle zachwyca. Oja, tam są te trzy krzyże, czyli tam będziemy się wspinać. Ojeju! Ale fajnie! Trochę jak taki powrót do przeszłości, naprawdę wszystko jest takie zatrzymane. Jak takie małe miasteczko w Transylwanii, o filmie właśnie o Drakuli, nie? Jest naprawdę tak pięknie, Jezu, jaka pogoda nam się trafiła. Wczoraj było tak paskudnie, ponuro, buro, szaro, padało, a dzisiaj piękne słońce, żadnej chmurki nie widać. Nie, malowniczo miasteczko jest. No naprawdę. Bardzo. Tutaj od drogi krzyżowej się wychodzi. Jest klatka schodowa, zabytkowa, która tutaj jest opisana, że została... XVII wieku? Tak, zbudował... nie umiem czytać. Piotr Franciszek Cieszkowski w 1680 roku. I wyłoniliśmy się w miejscu, które już dobrze znamy. Tam mieliśmy swoje mieszkanko. I tym razem odbijamy w prawo. Idziemy na ryneczek. W okolicy jest mnóstwo galerii z najróżniejszymi obrazami, rzeźbami, figurkami, rękodziełem. Tam jest rynek, ale my idziemy najpierw zrealizować naszą misję tutaj, do której przyjechaliśmy. Trzeba zrobić zdjęcie z kogutem. No i trzeba zjeść koguta. No, Grażyna. Ja się spodziewałam. Co ty tam masz? Czegoś, co mniej więcej będzie przypominało koguta. A to jest po prostu dzieło sztuki. Tak, wypieczone. Zobaczcie, słuchajcie. Czekajcie. Wielki, naprawdę to wygląda jak kogut. Tak. Myślałem, że to się tylko tak nazywa, a to jest jakaś bułeczka. Jeszcze jest tak tutaj odsłonięte logo. Jakie piękne, naprawdę. Naprawdę jest. O, jak będzie ten smakował tak, jak wygląda, no to. Myślę, że jakiś punkt widokowy, to będzie super. Tak, tak, tak. Kierujemy się w stronę rynku, mijamy muzeum, ale warto się jeszcze odwrócić. Później tu przyjdziemy podziwiać jeszcze za dnia kamienicę. Świetle dzienne kamienice, ale to jeszcze będziemy sobie oglądać, jak już będziemy wrócić do auta. Na razie nas ciągnie coraz wyżej. Tak, kierujemy się w stronę rynku, ruin. Nie ruin rynku. Ruin zamku. Tylko rynku, potem ruin zamku kościoła drugiego. Tutaj wszędzie powinny wisieć jakieś tabliczki. Uwaga, można się zauroczyć po prostu. Naprawdę, no to świetnie. To cudowności. Zauroczysz głową, ten torsem bez głowy. Głowa tu jest niepotrzebna. Dziwnie, masz fetysze. Fetusze. Rafciu sobie chyba zaraz kupi pamiątkę, jak znajdziemy. Bo zapomniał rękawiczek. A jest zimno. Słonecznie, ale zimno. A tutaj z innej firmy, kogut. Tak jest. Ale taki
Nasz chyba wyraźniejszy taki. Inne są, inne. No, tutaj też można zrobić rozeznanie, my daliśmy dziewiątkę. Bo my kupiliśmy takiego original teraz. Nie, no po prostu w jednym miejscu tam konkretnym produkowane. Musimy tak. Wypiekane. A tutaj są najróżniejsze. Piernik też jest. No ale proszę. Ja tam uwierzyłem, bo tam rzeźby koguta mieli. To musi być oryginał, bo kto inny by postawił rzeźbę koguta pod domem? Wielką. Ty, tak jeszcze tu spojrzałam. Ej, no były takie piękne witraże, nam się podobały koguciki za 50, a to jest za piątek. Też taki lizak, to też taki trochę witraż. No, tylko taki z krótszym terminem. Jak witraż kosztuje 50, a lizak piątkę, to no. Ktoś się skapnie, że na choince na przykład podnosimy lizaka. Ty, no patrz, a tamten się stłucze czy coś, no. Szkoda będzie. A tego to się jeszcze zje, jak będzie go. Janusze pamiątek. Magnesu, no. O, tak, tak, przywieziemy, ale... Jakieś imienne. Tak, tak, to z Kazimierz. Udaliśmy się na mały rynek w poszukiwaniu rękawiczek. Że w takich miasteczkach właśnie kamienistych i ten, koty mają super, bo mają taki plac zabaw. To tak a propos tego, że przed chwilą nam tutaj przebiegł, taki jeden się wygrzewał w słoneczku, o, to jest następne. Tak. Dzień dobry. Fajny masz plac zabaw. O, jaki ty gryz. O, ten jakiś taki... Ojej, ja się go cykam. Ale fajny. Chciałbym mieć kota, ale się cykam. I mam alergię. Mój odważny mężczyzna. Wracamy sobie w takim razie na duży rynek, a bo mały już jest jakby nieczynny, w sensie nie ma już tutaj stanowisk. A pani jedna nam poleciła, że tutaj by mogły być rękawiczki, ale niestety za późno, za późno. Także lecimy, ale po prostu tutaj można się co chwilę gubić, zatrzymywać. Jest tyle pięknych zaułków. Naprawdę jest magicznie. Wylądowaliśmy na rynku przy samej studni. Ach, po drodze zdobyliśmy jeszcze magnes. W głównym rynku właśnie w sumie tutaj są prawdziwe stragany, także to jest rynek taki, nie tylko że rynek taki dekoracyjny, ale też... Dokładnie jeden stragan. Nie, dwa, dobra, to już stragany. Faktycznie. Koguty, tak, można kupić pamiątki i tak dalej. Wczoraj korzystaliśmy z innej części, że tak powiem, rynku, bo byliśmy tutaj sobie coś zjeść. Tak restauracyjno... piwowej. Degustacyjnej, tak. Wieczorowej. lody, można zjeść gofry i można się kierować dalej na spacer. I taki był nasz plan, ale szukamy jeszcze do naszego projektu. Poczekaj, do naszego choinkowego projektu, bo z każdego miasta, które odwiedzamy w tym roku, przewozimy sobie coś do zawieszenia, albo jakiś dzwoneczek, albo coś. No i tutaj polujemy na koguty i szukamy sobie. Od nas, bo to jest taki apel takiej relacji, że dowiecie się czegoś mądrego, to nie tutaj. Nie, no ale... Nie, no coś nie. Tam masz... A nie, nie. Ale się załapaliśmy wczoraj wieczorem na pięknie rozświetloną choinkę. Dzisiaj już panowie zdejmują lampki. Także będą zmiany tutaj. Specjalna agencja zatrudniająca grincze. O, musimy na przekór temu kupić właśnie jakąś ozdobę choinkową. Jakiegoś kogucika. Idziemy jeszcze do Centrum Informacji Turystycznej. Widziałaś? Ty! Nie widziałam, że to jest tutaj. Widziałam na magnesie ten budynek. Czarodziej 30 poziomu tutaj jest na grawerunku. Ale pięknie! Jejku, to jakiś olbrzym. To jest wow. Z ziarkiem grochu i olbrzym i fasola. Olbrzym z ziarkiem grochu. Tutaj są olbrzymie niestety. Pan prawie pomachał. Dobra, chciałam zajrzeć do Centrum Informacji Turystycznej. O, tu są jeszcze łuki. Robicie jakiś trening uczniczy w Kazimierzu? Drodzy Państwo, takie łuki to są dla dzieci albo ludzi pijanych, a nie dla profesjonalistów. O, nie. No tutaj naprawdę się można poczuć jak we Włoszech, te stoliczki na zewnątrz. Już nie mówię tutaj, bo tutaj jest też zadaszone takie miejsce, może tak mniej wieje i tak dalej, ale tam po drugiej stronie też są stoliczki wystawione, także można się napić kawy na świeżym powietrzu. O, my tutaj wczoraj byliśmy na pizzy wieczorem, pizzy i na makaronie. Tutaj byliśmy. Bardzo ładne miejsce, przytulne. Ojej, nie no, bardzo nie mogę, jak uroczo jest. Fajnie, że wystawione, nie? Tak, cudnie. Tutaj kafe rozmaitości. No, jeżu. A to jest ławeczka miłości. O, to jest dla nas, chodź. Jak najdalej, stąd. No. Pięknie. Uratka. Kawiarnia. A jeszcze takie koty się tu przechadzają. Ja miałem rację, że coś tu coś jest z tymi kotami. Bo tu jest dużo tych kotów. Tak, i też magnesy, różne figurki kotów. Czyli, z Kazimierza. Ale kogutów, to jest tyle niby pamiątek z kogutami, a ja nie widziałem jeszcze koguta żadnego. No właśnie, nie chodzą sobie tak. Nie wygrzewają to się to ludzie w po prostu chodzą jak koguty. Wiesz, już jest południe, to trzeba było wstać skoro świt.
Bo wiesz jak to jest na koguta, czyli że tacy są, wiesz, może w barach robią zaczepki. Ty, o co ty te? Walki kogutów. Tak. Ja tu widzę akwarele, ale to jest chyba jakaś przykrywka. Ja w środku widzę alkohole. A, no tak, to ten. Ładnie, ładnie. Jest, to niby maluje, zmyłka. No to wiadomo co. Artysta musi mieć wenę. Chyba coś w tym jest. W ogóle to co? Ja powiem wam ciekawostkę. Taksówki? Tutaj taksówki często są terenówkami, bo są tu takie kocie łby strome i tak dalej i wszystko. I jest taki sobie Land Rover. Dla większego komfortu pasażera często jest to jakaś pseudo terenówka albo SUV. Spoko. Wpasowaliśmy się trochę w tutaj samochodowe klimaty. Tutaj kolejna studnia w ogóle jest tam. To nie jest ta taka z pocztówek i magnesów, ale taka ta druga. Może też jest dosyć znana, ale nie mam pojęcia. Idziemy sobie już tym razem naprawdę bez wymówek coraz wyżej. A teraz widzimy, że to nie są tak, takie zwykłe taksówki. Rozmieniliśmy już to, bo tutaj tylko wycieczkowe. I ten dlatego muszą mieć terenówki. Tak, tak, że można pozwiedzać takie tereny również. No, o, widzę jeszcze jeden sklep z pamiątkami. Trzeba się zatrzymać. Ja widzę łuki. O-o. I w środku również galeria. Obrazy kotów. I kot. A, jest Bolesławiec. Koguty ręcznie robione, czy są takie wiszące? Tu można kupić cały zestaw dla małego zwiadowcy. Tutaj kupi łuk sobie dobry i kupi sobie dwa sztylety. Albo takie w wersji średniowiecznej, tak? Albo takie w wersji nowoczesnej. Ja myślę, że to nie tylko dla małego zwiadowcy. Dla takiego większego chyba nie, też. Nie, tu dla wojowników też są. Nie tylko dla zwiadowców. Mamy kościół. Tak, wielki, takie nietypowe maty, takie błękitne ja zdobienie, powiem, bardzo ładne. Chodzi, bo to jest kazimierska fara, to się nazywa. O, i o to chodzi, i o to chodzi. Do czegoś tam jest fara. Pierwsze co zrobiliśmy, poszliśmy kupić pamiątki, a teraz się dowiemy skąd te pamiątki. Dopiero idziemy oglądać miasto. Może uda nam się chociaż pokazać widoki, bo wejdziemy za was na górę. Już tak, nie to jest to, co drylować. Zawsze nam się podoba, punkty widokowe. Tu jest wejście. Tu mniej więcej widać nasze plany spacerowe. Już wiem, jak się nazywają te ruiny. Zamek w Bochotnicy. Tak jest. Później będziemy się tam kierować, a póki co Góra Trzech Krzyży. Dawniej była to Góra Krzyżowa, tak zwana. Jest na wysokości 190 metrów nad poziomem morza i prawie 90 metrów nad poziomem rynku. Warto wspomnieć, że na wejście na punkt widokowy za wejście jest opłata 4 zł i w razie czego wypłaciliśmy gotówkę, bo czytałam na stronie, że trzeba się przygotować, nie wiem czy można płacić kartą, a płaci się dopiero na górze. Tak, więc można wejść, taka jest nagroda za wejście, to jest, wiesz. Nie ma się kasy i trzeba dramować. Wszedłeś, to oznacza, że jesteś zdrowy, silny, to musisz płacić. Tak. Tak, podatek od zdrowia. Jeśli chodzi o trasę, to myślę, że spokojnie jest do pokonania nawet dla dzieci, ale dzieci w wózku, tak, to jest osobna kwestia. Myślę, że z wózkiem to jednak nie bardzo. Szczególnie tutaj. Dopiero zaczęliśmy chodzić, nie wiemy co jest dalej. Ale jaki także wózki, tak mówię o tych dzieciach, bo to nie jest jakaś mega duża wysokość. Od kondycji fizycznej nie opłaca. 2 zł zapłacę, nawet 4. No tak, tak to byś na dole zapłacił i nie dał rady wejść, trochę lipa. Moglibyśmy marudzić, że jest zimno, że przyjechaliśmy tutaj w styczniu, że jest luty, w lutym. I w ogóle, że lepiej no, latem i tak dalej. Ale ja widzę plus kolejny. Jaki? Taki, że nie ma liści na drzewach. Stąd już teraz widać naprawdę no tak, bardzo dużo. Tak to by to wszystko zarośnięte było. Są ruiny zamku, my się później wybieramy tam i na Basztę. No, tam też trzeba wejść. Chyba. No, także będzie spacerek, bo to jest na innej jakby górze. No dobra. Jakby górze. Tymczasem Góra Trzech Krzyży jeszcze przed nami. Patrz, bardzo dobrze zrobiliśmy płatność wyłącznie gotówką. Ale czy tu ktoś jest? Nie płaci się teraz? Nie no, ktoś jest. Oj. O, to nie wiem. Ojeju! Jaki widok! Ale pięknie! Żeby tu nie zjechać. Trochę takie zmrożone błotko. Można sobie... Dekoracja świąteczna jeszcze. No tak, tę gwiazdę wielką. O Jezu, naprawdę się ślizgam. Ostrożnie trzeba. Tę gwiazdę widzieliśmy rozświetloną z dołu. Tutaj trzy krzyże. Naprawdę. Nie, no jeszcze takie warunki mamy. A tu są właśnie, a pokazywałeś te trzy krzyże tutaj? Tak, tak, tak. Wyczytałem, że każdy po 500 kg chyba waży. Wow!
A my dokładnie mieszkaliśmy, tu jest ten klasztor i tam mamy autko, tam nasze autko Aduś stoi. Gdzie? No w tym klasztorze, nie? Na parkingu klasztoru, dosłownie w tą bramę wjechaliśmy tutaj. To tam stoi autko, a my gdzieś tutaj mieszkaliśmy, właśnie przy tym klasztorze. Przecież ta ławeczka wygląda idealnie na nasz piknik. Ona była stworzona do tego, żeby jeść tutaj kogoś. Dokładnie. Jedyny widokie. Minus to właśnie to błotko, że tak się zjeżdża nieźle. Tak. Weźcie jakieś dobre buty. Ale widoki są tego warte. O, i zobaczcie. I teraz z widokiem na Kazimierz. Ojeju, kazimierski kogut. Super. A jeszcze w plecaku masz herbatkę, wyciągamy. No to już. Poszłam jeszcze zrobić zdjęcie, ale właśnie nie miałam serca tego zrobić. On jest taki piękny, ja cały grzebień. O. Ej, to jak są takie ciastka grzebienie, to ja już wiem z czego. To są z tych kogutów biednych. Tak. Posililiśmy się troszkę i zmierzamy teraz na ząbek. Ja dostałem natchnienia w ogóle na tej górze. I zaraz wam opowiem legendę o kogucie. A, że już znamy całą trasę, to się może wypowiemy, jeśli chodzi o trudność. No to tak właśnie zimą, jak jest tak trochę wilgotno, no to niezbyt jest to łatwe. Jak ktoś na co dzień nie jest jakiś nie, tam jak ktoś super... ma jakieś problemy właśnie. Z stawami czy coś, to te schody tak, są... Tak, po 25 roku życia już nie polecamy. Nie, trasa jest niezła. No, przecież to jest zależy od warunków pewnie, nie? Tak. No to delikatna, tylko może być ślisko po prostu. Tak, tak, teraz. Tak. No po prostu jest dużo schodów i trzeba być bardzo ostrożnym, ale spokojnie. I tym razem nie wracamy tą trasą, tylko lecimy w drugą stronę. Akurat Państwo też idą do zamku przed nami, więc jakoś tam się pewnie zawinie. Jak obstawiasz, najpierw zamek czy baszta? Jak zamek czy baszta? Zamek jest tutaj, baszta jest tam, tam wystaje. No nie, zamek. Zobaczymy, jak nas trasa poprowadzi. Zamek. Dobra. Kolejny plus takich wycieczek zimą. Zwykle jednak w tym sezonie siedzi się więcej w domu, a jak gdzieś się pojedzie i chce się zobaczyć jak najwięcej miejsc, to dużo się spaceruje, a jak się spaceruje, to jest się na świeżym powietrzu i można dla zdrowia nadrobić. No właśnie. Trochę tak się wyrwaliśmy. Jest, naprawdę. Dobrze na takie wagary wyskoczyć. Tak, regularnie musimy wyskakiwać dla zdrowia, dla odpoczynku trochę tak, tak mentalnego tak, i fizycznego. I polecamy bardzo, super sprawa. Coś mi tu nie gra. Zespół zamkowy przeczytałam w Kazimierzu Dolnym i tak sobie pomyślałam, Kazimierz Dolny, jak tu same góry cały czas są. Coś tu mi nie gra. Chociaż faktycznie Kazimierz jest w dole, jakby nie patrzeć. No właśnie, bo to są takie specjalne doły w górach. O. Góry w dołach. O. Czyli Kazimierz jest uroczy, ale ma doła troszeczkę. Drodzy Państwo, teraz uwaga, przygotujcie swoje uszy na legendę o kogucie. No mówiłem, wszedłem na górę, dostałem natchnienia, wcale nie przeczytałem opakowania na kogucie, który kupiliśmy. I jest taka legenda, teraz nie chcę niczego przekręcić, że jest to związane z tym, że diabeł tutaj raz przelatywał nad Kazimierzem i zobaczył, jakie to jest piękne miasto. Tak mu się to spodobało, nad tymi górami tutaj, wszystkimi wąwozami, że się tu zasiedlił, bo tu było dużo ludzi do kuszenia, to miasto coraz bardziej się rozrastało i mu się bardzo podobało. I zobaczył raz koguta i chciał sobie go zjeść, taki piękny był ten kogut i on zjadł tego koguta i tak zasmakował się w kogutach, że on jadł potem wszystkie koguty tutaj, jakie były i koguty były w niebezpieczeństwie, tak jak ten, który prawie... W sumie w czym my jesteśmy lepsi od tego diabła teraz? Jak ten diabeł, bo zjedliśmy i wszyscy teraz zjadają te koguty i zjadł prawie wszystkie koguty oprócz jednego starego, mądrego, pięknego koguta, który był mądry i wybrał najfajniejszą kurkę w stadzie ze sobą, poszedł z nią do norki, no i już... Norki? Diabeł, no tak, bo norkę w wąwozie sobie tam zrobili, kogut ze swoją laseczką kogutką. Okay. I diabeł już się na niego zaczają, bo to był ostatni kogut, już muślinka leciała i już idzie do tej kryjówki, a zakonnicy pokropili święconą wodą tą kryjówkę. I diabeł tak się wściekł, oprzedł się smakiem, że uciekł stąd i nie zjadł tego koguta. Wow, i ten kogut wyszedł. I to jest ten legendarny kogut. Miasta, ostatni kogut. I dlatego tutaj ten kogut jest... I cały czas paraduje. Tak, i te paraduje. No, a gdzie to widziałeś koguta? No wszędzie w pigarniach. Znowu się wdrapaliśmy po piękne widoki. Idziemy sobie kupić bilecik. 5 zł. Ale to jest 5 już... Złotych. A, no właśnie na zamek i wieżę strażniczą. No to, to idziemy. I słuchajcie, uzbrojcie się tutaj w gotówkę, bo to wszędzie można płacić tylko właśnie cashem, gotówką, bilonami. Co ja gadam? Drodzy Państwo, chwila przerwy na ławeczce, mamy bilety, będziemy sobie zwiedzali kazimierskie Pompeje. Tak, takie ruiny, ale przyjemne, bo nieopuszczone i są ławeczki,
jest ciepło, bo jest zabudowane wszędzie murem. To. Myślę, że czas najwyższy zrecenzować nasz inteligentny termos. Dostaliśmy go, wygraliśmy w konkursie. Jak oceniasz? Jest inteligentny? No, naprawdę. Wreszcie z kimś inteligentnym mogę wyjść na spacer. Bardzo jest spoko, a jego inteligencja polega na tym, teraz tego nie pokażę, bo w sumie jest odłączona ta część główna, jego główka, mózg, ale on wyłapuje temperaturę i nie dość, że przypomina, tak, słuchajcie, napić i tak dalej, to... Tu jest takie urządzenie elektroniczne w korku. Butelka jakby nie jest elektroniczna już i ono... Nie, gdzieś musi mieć czujnik, nie? Nie, tu jest czujnik na górze i on po prostu jak się go zakręci, no to po pewnym czasie pokaże ci, jaka temperatura jest w środku. I też pokazuje, jak jest na czerwono, znaczy, że jeszcze za gorące. I tam, tak, tam, tak. Jak jest na żółto, to już można pić, powiedzmy. Bardzo spoko. I na razie herbatki sobie w nim robimy, jest super, a ta herbata, co wczoraj kupiliśmy, jest boska, to z pomarańczą. No. I tak w granicach 60 stopni, 50, to już można sobie pić, tak, bo jest tak taka akurat. Bo nie miałam pojęcia, ile tak no. Ma taka do picia już. Idziemy obejrzeć wystawę. O, teraz widać wieżę, stąd też ładnie. Tutaj kupiliśmy bilety. A, jest wystawa fotonotatki. A, z Kazimierza zdjęcia. Wchodzimy w podziemia. Taka pani nas wita. I komiksy. Ta opowieść w formie komiksu naprawdę bardzo fajnie wciąga. Tak zwykle nie czytam aż tak dokładnie wszystkiego na takich wystawach historycznych szczególnie, a tu mnie wciągnęło. I właśnie dzięki temu, że przeczytaliśmy komiks, poznaliśmy historię budowy zamku, że król Kazimierz Wielki wybudował go dla ukochanej, bo jego zamku jakby szydzono z niej ze względu na pochodzenie i specjalnie dla niej wybudował tutaj zamek. Córką żydowskiego kupca, nie była żadną taką szlachcianką, a on się zabujał po prostu, bo mu się spodobała laseczka. Ona też... Hejterki. No tak, i tam hejterki uknęły spisek, ale oni sobie zbudowali zameczek i on się wykradał do niej na miłość, można powiedzieć. A gdy poszukiwał miejsca, w którym zbuduje zamek, to spotkał w drodze gdzieś w lesie jelenia czy łosia? Tak, ale jeden ucznik nie był do końca wyszkolony i on tak po prostu palął ze zuku jelenia. No a jeszcze nie powiedziałam, czy z tym jeleniem, ale on już nie żyje. On już nie żyje, ten jeleń. Jego porażę w tej twarzy, w tym kościele. On spojrzał w jakieś miejsce i właśnie król uznał, że to jest znak, że właśnie tu powinien ten zamek postawić. I porażę tego jelenia podobno dziś jest w tej twarzy, nie wiem. A ja już nawet bym zajrzała zobaczyć, czy mnie nie wkręcili, bo ja już się dałam wrobić. O, i na przykład już nie będę ściemniać, że takie coś do mnie przemówiło i przeczytałam, a tutaj... ta ilość tekstu jakoś tak nie, mnie przytłacza. Nie, to bym się chciał, to nie ma no właśnie, obrazku. Początek zacznę czytać. Ale przydomek miał też i nic nie zapamiętam. Głowów, bo tak pomagał ludziom. Aha, tak. I że... to też jest z komiksu. Ten Wielki był jednym, podobno bardzo spoko królem ogólnie. Mm-hmm. A po angielsku jak fajnie? King Casimir III. Casimir? A śmieszną sytuację mieliśmy, która tylko obrazuje różnice zdań, no i to, że nam się coś podoba, też nie znaczy, że będzie się podobać wszystkim innym, bo jak czytaliśmy ten komiks, to wyszła jakaś para, taka w naszym wieku mniej więcej, trochę może starsi. I mówi, komiksy? Serio? Tak, także coś to do nas przemówiło, tak. że taka przystępna forma. A dlatego, że ja obrazki lubię, a może dla kogoś nie wypada, nie wiem, no dla mnie wypada. Fajnie. Nie wiem, ciekawe. Ale jaki widok oni mieli tutaj, jak oni się tutaj całowali. Zobaczcie. Na przykład z tą esterką, ten Kaziu. Ja bym nawet Rafała pocałowała. Z takim widokiem to romantiko. Nie? Pięknie. Ja, Jonio. No dobra, chodź tu, kochany. Z takim widokiem jeszcze przejdź. Tutaj część zamku, którą widzieliśmy wczoraj tam z dołu, czyli gdzieś tam sobie spacerowaliśmy. Tam, gdzie mnie ochlapał samochód bardzo mocno. A, może się nie zdążyłam pochwalić, bo chyba bateria padła. Dużo tych drewnianych domków takich. Fajne są. No sami nawet nocowaliśmy w takim drewniaczku fajnym. Bardzo fajne domki. I jak góralskim normalnie trochę. Normalnie kaloryfery, niech są wszystko, wiem. No tak. No. Pięknie, naprawdę. A, to chyba nie można, tak? No chyba musimy zejść na dół i dopiero wejść znów tam. Jakoś tak, chyba. No, to takie cywilizowane ruiny. Mostki, wszystko. Wiesz, przynajmniej jakiś tam... O, jaki to jest widok przez okienko. Wszystko. O, jakoś tak ja się czuję, przynajmniej, że się nie zawali tutaj wszystko pod nami. Tu jest próg, uważaj. Taki... próg zapalniający. Mój książę na zamku. O, patrz, ile hajsu. Normalnie hajs.
Wow. To jest skarbiec Esterki. Yeah, myślisz? Się. To nie tak, że ludzie wrzucają na szczęście. Nie, tak? Nie, to cały czas jest skarbiec. Tylko jak oni tam to narysowali, to może kiedyś to nie było zabezpieczone. Myślę, bo... To jest skarbiec Smauga. O ja, no. Czyli tu gdzieś jest smok. To smok jest. Cicho w takim razie. Czekamy. To też łucznik go wtedy strzelił, nie? Bart. Jezus, by się w końcu na coś przydał z tym łukiem. Skarb jakiś załatwił. Smoka zestrzelił. Albo ten skarb bym cały wydał na nowy łuk. Tego nie nagrałam, nie mam pojęcia skąd, ale właśnie spadł na nas kamień. W sensie nie na głowy czy coś, tylko obok. Już obok. No tak dość szybko, jakby ktoś rzucił. No tak w sumie, ale no okej. Spać z tego, ale... Wiewiórka jakaś taka wredna. Albo ten smok, udziwiliśmy smok rzucał w nas kamieniami. Bo to może kamienny smok. Może to był jajo. Uważaj. Żeby nikt nie rzucił w ciebie kamienie. To ty! Dziadzie, wredny. Opuściliśmy zamek i idziemy teraz na wieżę. Tutaj na pomniku, że chyba ta góra, na której jesteśmy, się nazywa Wieczna Góra. Tak, bo 800 lat Wiecznej Góry. Jest tu dość góra. Wiecznie w sumie, ale ta wiecznie ta góra jest? No nie jest, bo to 800 ten... lat ma. Z tego, jest napisane. No tak. Czyli nie jest wieczna, ale wiecznie. Toalety! To też jest bardzo ważna sprawa. Rzadko się o tym mówi w vlogach, ale no, jeśli chodzi o wycieczki... Okej. Okay. Teraz wam tu zaczniemy sapać dopiero, a jeszcze długa droga przed nami, wysoka. Tutaj jest punkt kontroli biletów i przypomniało mi się, żeby wspomnieć, że bilety też mogliśmy tylko za gotówkę kupić, także ja warto wypłacić. A, dobra. Okej. Okay. To miał być wyjazd relaksacyjno-wypoczynkowy. Ty też złapałaś już barierki, żeby się podpierać. Tak, żeby się przypadkiem tutaj nie zakręcić. Już widzę, że warto wchodzić dalej. Ale warto też robić przystanki, żeby przeżyć. Ja. Niby ten sam, ale jeszcze wyżej. No tak, będziemy jeszcze wyżej. Czekaj, Góra Trzech Krzyży jest tam gdzieś. Ta. Skoro tu jest zamek, to musi być gdzieś tam. Jeszcze nie zaczęliśmy wchodzić po schodach w środku. O, tak, to tok. Może nie zauważymy, ile schodów pokonujemy, bo tutaj co krok są jakieś tabliczki z historiami dotyczącymi tego miejsca, czyli tutaj się mieściło więzienie i też taka funkcja obronna. Co? Nic, to byłem o polowaniu rozgrzaną smołą. O la la. O la la. O, to taki trochę inny kogucik. Tak. Wow. Idziemy dalej. Wytrwale. Dam radę. Jesteśmy tuż pod flagą, którą widać już z daleka i jest tutaj fajna tabliczka informująca o komunikacji w średniowieczu, że ludzie kiedyś przekazywali chorągi. Sobie informacje za pomocą chorągwi i możemy pokazać jakiś znak. Co pokażemy? Oblężenie. Oblężenie. To czekaj. Oblężenie! A nie, to że mnie oblegają? Nie, to nie wchodźcie. Nie. Zobaczymy. A, poddaj się! Uhu. Poddaj się, dziadzie! Dziadzie! No dobra, jeszcze tak na koniec zwiedzania baszty. Pokażę wam też tak punkt widokowy, po prostu ostatni nasz dzisiejszy prawdopodobnie. Tak, więc... jakbyśmy mieli drona. Tak, więc zobaczcie, jak to sobie wszystko z góry wygląda. To już nie będziecie musieli wchodzić. Tutaj Kazimierz pod spodem. Nie no, wchodźcie, pięknie się. Nie no, wchodźcie, no oczywiście, że wchodźcie. No ale chcę wam to wszystko jeszcze pokazać tak na spokojnie, jak to wygląda. Pięknie, naprawdę. Przepięknie. Myślałam, że wyjście na wieżę będzie trudniejsze, ale jakoś. A już mówiłaś tak jakieś ciekawostki jeszcze? Co tam wyczytaliśmy w środku? Że wieża to ogólnie, no to nigdy nie był taki, baszta to nie był budynek mieszkalny, ale żołnierze. Nie taki codziennego użytku. Nie żołnierze, no rycerze. Mieli tutaj jakby, no ostateczny punkt obronny, magazyny głównie to były, ale też mieli na wyższej kondygnacji takie palenisko, które nie dość, że ogrzewało jakby chatę, to jeszcze można było na nim gotować i sobie tam no po prostu pełnili dyżury, wachty. A jeszcze i obserwowali. Jeszcze w podziemiach, no właśnie, że był punkt obserwacyjny. I też było fajnie na górze pokazane, jak kiedyś wyglądały te osady tutaj naokoło. No właśnie, bardzo ładnie wyglądało. A w lochach, znaczy na dole, na samym dole były lochy. Lochy więźniowie. I tam więźniowie sobie
dogorywali. Tymczasem kierujemy się do serca Kazimierza, czyli gdzieś w okolice rynku. No i czas troszeczkę się posilić. No i żeby nie było, że tu same koty biegają, że nikt ich nie goni. Tutaj też jest taki piesek. Adę? Ktoś tu musi pilnować. Zadbali o wszystkie szczegóły tego psa. Wszystkie? Nie. Dobra. Nie ma jaj. Nie, nie ma źrenic. No i to już pewne, panowie właśnie odjeżdżają z ozdobami. Serca nie mają. O, koniec świąt. A my idziemy właśnie po kogucika na naszą choinkę, tak tematycznie. A ten budynek, to sprawdziłam i nie powiedziałam, to jest Urząd Miasta aktualnie. Tuż obok Muzeum Klocków jest knajpka artystyczna. I tu nas kusi zupka jakaś dobra. A, to jest nawet jedno wejście, to samo. O, to jak ładnie! To był zdecydowanie dobry wybór. Zamówiliśmy sobie zupki. Najbardziej. Chyba pominęliśmy. Jeszcze dalej. Jednak. Jest. Ja mam zupę krem z pieczonych buraków z serem greckim. A rabczy standardowo burek. O, przepraszam. Dziękuję. Co tu się pojawiło? Drodzy, jak pachnie. Mistrzostwo Świata, żureczek, chlebeczek. Coś już tu było u ciebie jakoś dość szybko. Nie. U mnie buraczki, chlebek do tego. W ogóle, to jesteśmy w knajpie artystycznej. Można tutaj sobie poczytać. Można pograć w gry, których nie brakuje. No, ale przede wszystkim można dobrze zjeść. Było przepysznie. Powoli kończymy naszą przygodę w Kazimierzu, więc pokażę wam naszą pamiątkę. Przed chwilą jeszcze w drodze upolowaliśmy, tak jak planowaliśmy, kogucika do zawieszenia. No i jestem ciekawa, jak pod koniec roku będzie wyglądała nasza choinka, bo już w sumie mamy naprawdę sporo podróży za sobą. Taki kogucik na pamiątkę. A jeszcze jeśli o pamiątki chodzi, to tutaj mam na lodówkę rodziców z Kazimierza Agnesik. A teraz już planujemy trasę, bo za chwilę wyruszamy do Lublina. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam będzie. Jeszcze tam nas nie było. Do widzenia, dziękuję bardzo. Masz wszystko? Mhm. Telefon? Tak. O, ostatnie już spojrzenie na Kazimierz. Pięknie, tu jest, słuchajcie, super, uroczo, smacznie. Plan jest taki. Właśnie przed chwilą zrobiliśmy trasę z opcją trasy, że musimy podjechać teraz na stację paliw i wyszło nam, że będziemy jechać w takim razie przez Tałęczów. Więc może jest szansa, że tam chociaż chwilkę skubniemy sobie na Łęczowa jeszcze. Tak, i kupimy na Łęczowian. Zobaczymy, czy inaczej smakuje. O, jest nasza bryka. Siadamy. I kochani, lecimy teraz do Nałęczowa, ale będziemy jechać do Lublina. Także stamtąd będą kolejne filmy. Żegnamy się już z wami. Mamy dużo materiału na dziś, także rozdzielimy sobie to wszystko na dwie części. Dziękujemy pięknie za wspólny spacer po cudownym Kazimierzu. Myślę, że w jeden dzień można tutaj naprawdę sporo zwiedzić. Dałoby radę w jeden dzień. Tak. Od rana do wieczora w sumie tak jest, fajnie idą. Tak na luzie, chociaż warto zostać na dłużej, żeby tak się spokojnie nacieszyć. My byliśmy wczorajszy wieczór i dzisiaj do jakiejś 15. I naprawdę. Tak, obczailiśmy dzisiaj też, więc tak powiedzmy. W jeden dzień by się dało. A w lato to spokojnie, bo to cały dzień jest jasny. No, to wszystko widać. Naprawdę warto przyjechać. To ja raz grzeję, odpalę, bo jest lodowato. Tak, grzejemy do Lublina. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia w kolejnym vlogu.